Już 29 sierpnia, to jest w ostatnią sobotę tegorocznych wakacji, odbędzie się kolejna edycja zawodów wędkarskich mieszkańców domów pomocy społecznej o randze wojewódzkiej. Tak jak co roku, organizatorzy zadbali, aby nie zabrakło oprawy bogatej w liczne atrakcje. To już 14 zawody wędkarskie o randze wojewódzkiej dla domów pomocy społecznej województwa lubuskiego, ale także dla zaprzyjaźnionych instytucji, które wspomagają osoby niepełnosprawne i chore. To 14 zawody odbywać się będą w tym roku na kanale Ulgi w najbliższą sobotę. Będą dość dużymi zawodami, bo przyjeżdża 12 ekip, 12 drużyn z domów pomocy, z innych placówek. Spośród tych 12 drużyn 3 zostaną nagrodzone, 3 najlepsze. Pierwsza pucharem wojewody, druga pucharem prezydenta miasta Gorzowa i trzecia drużyna pucharem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Także zawodnicy indywidualni za największą złapaną rybę otrzymają nagrody i takie w postaci medali i w postaci nagród indywidualnych, rzeczowych. A oprócz emocji związanych z wędkarstwem i porównywaniem gabarytów złowionych okazów, nie zabraknie iście plenerowych atrakcji. Będą dość atrakcyjne, mam nadzieję, ponieważ okraszone występami orkiestry Dentej, zespołu muzycznego Bad Boysów z Wawrowa. Będzie także drużyna wojów i dodatkowe atrakcje jak grill, poczęstunek i mam nadzieję jeszcze jakieś niespodzianki. Organizatorzy mają nadzieję, że oprócz pogody dopisze także licznie zgromadzona widownia dopingująca skupionych uczestników zawodów.